W budynku, w którym jesteśmy, odbywa się co roku bieg po schodach. Run Up Millennium Tower, który jest, zdaje się, że drugim pod względem liczby schodów biegiem takim na świecie. Z tym, że wiem, że zawodnicy biegają tutaj na dwóch dystansach. Pierwszy dystans to jest bieg na samą górę, natomiast drugi dystans to jest trzykrotny bieg na samą górę, gdzie sumuje się czasy. I to też był dla mnie jakby argument, żeby spytać się ten budynek o zgodę, ten bieg po schodach. I okazało się, że rzeczywiście ludzie są tutaj bardzo życzliwi. To się zaczęło od czerwca zeszłego roku. Najpierw to były kontakty typowo telefoniczne, typowo mailowe. Później pojechaliśmy zobaczyć się z zarządcą tego budynku, uzgodnić, która to będzie klatka, wszystko dokładnie zobaczyć piętro po piętrze. No i przyjechaliśmy teraz, mamy na to parę godzin, żeby się do tego perfekcyjnie przygotować. Każdy wjazd jest troszeczkę inny. W tym momencie akurat do moich kompetencji należy informowanie przez krótkopalówkę ludzi, na którym piętrze się znajdujemy, jaka sytuacja na określonym piętrze, jak się czuje Krystian i po prostu wszystkie takie informacje, które muszę jakby rozesłać do poszczególnych właśnie ludzi, do rozmieszczonych w poszczególnych miejscach. Mam przy sobie, jak widać, bidon, tak, którym z wodą, który Krystian najprawdopodobniej będzie potrzebował przynajmniej raz. I oprócz tego tyle. Też nie mogę mieć za dużo na głowie, ponieważ jest nas na tyle dużo, że obowiązki można podzielić na wszystkich. Jest to troszkę inna klatka niż do tej pory skakaliśmy. Klatka nie dzieli się na pół, czyli piętra nie są co pół, tylko jest co piętro. W związku z tym są schody dłuższe i są stromsze. No i to jest takie zagrożenie, że jednak może się gdzieś zachwiać i nie wiadomo, co się będzie działo. Ale mam nadzieję, że się po prostu nic nie stanie. Krystian wczoraj również trenował, więc zna już te schody, będzie dobrze. Moja strategia wygląda tak. Pierwszych 10 pięter jest takich jakby rozgrzewkowych. Ja oczywiście rozgrzewam się wcześniej, ale tych pierwszych 10 daje możliwość poznania, jak to będzie później. Wtedy słucham moich pomocników, słucham, jakie czasy będą mi podawać na piętrach, żeby wiedzieć, czy to są 22 sekundy, 25, czy może pół minuty na piętro. I do tych czasów będę się odnosił później, mianowicie ewentualnie przyspieszając na przykład, bo zakładam, że początek jadę wolniej, a później przyspieszam. Ważne jest, żeby nie jechać za szybko, ponieważ no, to jest ogromny wysiłek dla organizmu i żeby, jak to się mówi żargonem sportowym, nie spalić się za wcześnie. Na to trzeba uważać, no, ale tutaj też mam trochę doświadczenia, które zdobyłem skacząc po budynkach w Polsce. Te trzy budynki, jakie mam na koncie, dały mi naprawdę sporą wiedzę na temat tego skakania po schodach i to doświadczenie staram się wykorzystywać. Rozmawiałem z Krystianem. Krystian jest zadowolony z konstrukcji tej klatki. Mówi, że są fajne schody, że są strome, jest ich dużo, ale to będzie miało swój wpływ na wynik, no po prostu na wynik, tak? Według mnie będzie ciężej, ponieważ tych schodów jest, schody są stromsze, jest ich więcej, czy bardziej strome, przepraszam, jest ich więcej i no można się bardziej zmęczyć, tak? Zobaczymy, jak to właśnie wyjdzie. No, wcześniejsze klatki były łatwiejsze. Trenowałem więcej niż przed każdym wcześniejszym budynkiem. Zdarzało się, że to było nawet ponad 150 pięter, czasem nawet 200, z tym, że tutaj muszę zaznaczyć, że na treningach muszę zjeżdżać windą, ponieważ bloki w Rzeszowie nie są tak wysokie jak te w Wiedniu. Więc po wskoczeniu każdych 13 pięter zjeżdżam windą na dół, to daje mi chwilę na odpoczynek, czasem ewentualnie się w tym czasie napiję, więc to jest coś innego niż później na drapaczu chmur, takim jak tutaj. Najniebezpieczniejsze w całym wjeździe jest to, żeby nie podeprzeć się nigdzie nogą.
O ile na początku nie jest to jakby problemem, ponieważ jestem dosyć świeży, nie jestem jeszcze zmęczony, tak po przeskoczeniu 20, 30, 40 pięter, no jest już zupełnie inaczej. Kiedy ma się mgłę przed oczami i delikatnie zaczyna się z wysiłku kręcić w głowie, trzeba naprawdę mocno uważać i mocno się koncentrować, więc podparcie się nogą ewentualne, no niestety sprawia, że wjazd nie może być zaliczony. I to jest to, co jest chyba najtrudniejsze. Ale tak jak mówiłem, ja się bardzo długo przygotowywałem do tego wjazdu, więc nie przewiduję tutaj żadnych wpadek. Przyjechałem do Wiednia po to, żeby wskoczyć na szczyt i bez zwycięstwa do domu nie wracam. Niemalże cały rower jest nowy, za wyjątkiem może hamulców i piast w kołach, na których już skakałem. Natomiast mam nowe obręcze, które są dużo lżejsze od poprzednich, ponieważ mają wiercone większe otwory, dzięki czemu można było zaoszczędzić trochę na wadze. Koła na przykład plecione są na dwa krzyże, a nie na trzy, tak jak w normalnym rowerze, dzięki czemu szprychy są o kilka milimetrów krótsze, a to znowu jest oszczędność na wadze. Mam pedały z tytanowymi ośkami, tytanowy środek suportu, czyli to miejsce, na którym kręcą się korby roweru. Mam tytanowy wolnobieg, specjalny łańcuch, który jest około 150 gramów lżejszy od poprzedniego. Do tego tytanowe śrubki mocujące zaciski hamulców oraz klamki hamulcowe. Specjalną tarczę hamulcową w przednim kole, która jest około 7 gramów lżejsza od poprzedniej. I specjalne opony, które są również lżejsze. Te opony są praktycznie nowe, więc one jeszcze mają bardzo dobrą przyczepność. One są wykonane z miękkiej gumy zamiast drutu stosowanego w zwykłych oponach, mają kevlar. Jest również karbonowa kierownica, w zasadzie najlżejsza kierownica na świecie do roweru trialowego, jaką w tej chwili można zdobyć. Jej minusem jest może tylko cena, ale to pomijmy. Jest specjalny mostek, nawet pierścień dystansujący wysokość kierownicy na widelcu. Jest specjalny, on jest wykonany z aluminium, ale on nie jest pełny. On ma specjalne wewnątrz wyżłobienia, żeby był możliwie najlżejszy. Cały rower waży poniżej 9 kg, poniżej 8 kg. Półtorej minuty do startu. Myślę, że będzie ciężko. Ale uda się. No, mamy nadzieję, że się uda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start! Dwieste piętro, 6 minut 32 sekundy. Minut i 9 sekund, stary, świetny wynik. Było trochę trudniej, bo było bardziej gorąco niż myślałem.
Myślałem, że będzie chłodniej, mimo iż otwarte były drzwi na dole, był lekki przeciąg, ale było bardzo duszno i tak wydaje mi się, że było sporo kurzu w powietrzu. Ale się udało i to w świetnym czasie, nie spodziewałem się, że aż tak. Już miałem nadzieję, że poniżej 20, ale nie, że prawie 2 minuty. Na początku chyba zarzuciłem troszeczkę za szybkie tempo. I tak koło 25 zorientowałem się, że nie mogę jechać tak szybko, bo na górze mogę nie dać rady. Trochę zwolniłem. Pierwsze czasy były poniżej chyba 20 sekund na piętro. Natomiast później musiałem zwolnić, było około 20 paru, 30 sekund średnio, bo raz były piętra powyżej 30, raz były poniżej 20. Niemniej jednak... Miałem może wątpliwości, obawy przed jego jako pierwszym występem, no, czyli w ramach naszej współpracy, czyli przed tym kontynentalnym w Warszawie. Ale widząc, co uczynił tam, szczerze mówiąc, w tej chwili no, bardzo mu wierzę i nie ukrywam, że nie przeżywałem żadnego stresu, że im się to nie uda. Tak, tak. Krystian zawsze bardzo wysoko mierzy i zazwyczaj udaje mu się zdobyć jeszcze lepsze wyniki niż zakłada, także nie chcę myśleć, co zrobi następnego. Bo zaczęliśmy już wstępne rozmowy Frankfurt, budynek Commerzbank. No i docelowo no musi być wieża Eiffla, musi być niewidzimy innej możliwości, tym bardziej, że to jest najbardziej charakterystyczny budynek w Europie. Mamy nadzieję, że Krystian Herbas zachowa zdrowie i siłę i kondycję. My również prezentujemy, myślę, dobrą kondycję ekonomiczną, dlatego to nie jest koniec. To jest tak naprawdę ten rok, to jest pierwszy rok współpracy i są to nie tylko rometem na szczyty, czyli zdobywanie najwyższych budynków w Polsce i za granicą, jak również specjalne show Krystiana Herby, którego w tym roku dał już kilkadziesiąt występów. We never hurry.